Zawartość sygnału w sygnale. Korelacja sygnałów. Współczynniki korelacji. W tym filmie zajmiemy się m.in. jednym z ważniejszych zagadnień w teorii sygnałów, czyli obliczaniem zawartości sygnału w sygnale. Poza tym poruszymy kwestie związane z tym tematem, takie jak korelacja sygnałów oraz współczynnik korelacji. Obliczanie zawartości sygnału w sygnale sprowadza się do liczenia rzutu wektora reprezentującego jeden sygnał na wektor reprezentujący drugi sygnał. Zazwyczaj rozpatruje się sygnały o zerowych składowych stałych. Ogólnie niezerową składową stałą, czyli DC, może zawierać tylko jeden z rozważanych sygnałów. Zapiszmy więc wzór na zawartość sygnału V w sygnale W. V transponowane razy W podzielone przez V transponowane razy V razy V, gdzie ułamek jest składową zawartości sygnału V w sygnale W. Zadanie pierwsze. Dane są sygnały U minus 6, 4, 2 V 2, 8, minus 10 W minus 4, 20, 32. Obliczyć składową zawartości sygnału U w sygnale W oraz sygnału V w sygnale W. Przedstawić sygnał W jako sumę składowej stałej tego sygnału oraz składowych sygnału U i V. Na początku obliczmy zawartość sygnału U w sygnale W, korzystając z podanego przed chwilą wzoru. Minus 6, 4, 2 razy minus 4, 20, 32 podzielone przez minus 6, 4, 2 razy minus 6, 4, 2. To się równa 24 plus 80 plus 64 podzielone przez 36 plus 16 plus 4, co jest równe 168 przez 56, czyli 3. Podobnie postępując, liczymy zawartość sygnału V w sygnale W. Dwa, osiem, minus 10 razy minus 4, 20, 32 podzielone przez 2, 8, minus 10 razy 2, 8, minus 10. To się równa minus 8 plus 160 minus 320 podzielone przez 4 plus 64 plus 100. To jest równe minus 168 przez 168, czyli minus 1. Po przemnożeniu wartości składowych przez odpowiednie wektory U i V otrzymamy wektory zawartości danych sygnałów w sygnale W. Trzy razy U to się równa 3 razy minus 6, 4, 2 co jest równe minus 18, 12, 6. Minus 1 razy V. Co jest równe
minus 1 razy 2, 8, minus 10. Co jest równe? Minus 2, minus 8, 10. Następnie policzymy składową stałą sygnału W, aby móc za jej pomocą i obu pozostałych wektorów przedstawić cały sygnał W. To się równa minus 4 plus 20 plus 32 przez 3, co jest równe 48 przez 3, czyli 16. WDC jest równe 16, 16, 16. Na koniec rozpiszemy sygnał W jako sumę składowej stałej oraz składowych sygnału U i W. W to jest równe WDC plus składowa sygnału U plus składowa sygnału W. Szesnaście, szesnaście, szesnaście. Dodać minus 18, 12, 6. Dodać minus 2, minus 8, 10. I to jest równe minus 4, 20, 32. Powyższe wyrażenie jest równoważne, co oznacza, że składowe zostały policzone prawidłowo.